Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś będzie nieco inny temat, ale mam nadzieję, że Was zainteresuje. A mianowicie o co chodzi? Jakiś czas temu otrzymałam propozycję od marki Yasumi przetestowania ich nowości. Nowości, która pojawiła się w ofercie dla Was, a mianowicie domowego zabiegu z 24-karatową złotą maską. A Wy wiecie, że ja uwielbiam wszelkiego rodzaju domowe zabiegi. No tak, ale z drugiej strony pomyślicie sobie teraz, Anita, przecież w ofercie gabinetów marki Yasumi znajduje się już taki zabieg z 24-karatową złotą maską. Skąd więc pomysł na domowy zabieg? Moi drodzy, wpadłam na pewien pomysł i właśnie dzisiaj go Wam tutaj przedstawię, a mianowicie porównania tych dwóch zabiegów. Czym one się różnią? Na który się zdecydować? Który wybrać? Która opcja będzie dla Was najlepsza? Dlaczego domowy zabieg? Dlaczego zabieg profesjonalny? Mam nadzieję, że ten dzisiejszy filmik Was, tak jak powiedziałam na samym początku, zainteresuje. Także od razu zabieramy się za nasz temat. Dlaczego złoto? No bo z jednej strony złoto kojarzy nam się z luksusem, ale oczywiście złoto ma też bardzo dobry wpływ na naszą skórę. Jaki? Przede wszystkim mamy tutaj rozświetlenie i rozjaśnienie naszej skóry, działanie na delikatne przebarwienia. Złoto działa również antyseptycznie i wspomaga niwelację tych wszystkich stanów zapalnych na naszej skórze. Ale moi drodzy, złoto ma również bardzo dobry wpływ na młode komórki naszej skóry. Co za tym idzie, wspomaga ich produkcję. I tutaj pojawia się działanie przeciwzmarszczkowe, czyli właśnie niwelacja tych niewielkich zmarszczek, działanie ujędrniające, działanie anti-aging na naszą skórę. To jest też bardzo dobra opcja. W ogóle ta substancja, złoto, jest bardzo dobrym takim rozwiązaniem dla osób, które borykają się z problemami na przykład zmęczenia skóry. Widzicie, że ten koloryt jest nie do końca taki, jakbyście chcieli. Chcecie, żeby Wasza skóra promieniała, żeby miała ładny blask, żeby wyglądała na świeżą, młodą, zdrową. Złoto wtedy będzie dla Was najlepszym rozwiązaniem. Żeby porównać Wam te dwa zabiegi, o których będę dzisiaj rozmawiać, czyli zabieg profesjonalny i zabieg domowy, wybrałam się do jednego z salonów Yasumi, który znajduje się na warszawskim Ursynowie i przeprowadziłam dla Was małą relację, gdzie zobaczycie krok po kroku, jak ten zabieg przebiega. Zabieg profesjonalny rozpoczyna się oczywiście od wieloetapowego demakijażu i oczyszczenia skóry preparatami marki Yasumi. Kolejny krok to wykonanie peelingu. Peelingu, który delikatnie złuszczy naszą skórę, pobudzi krążenie i tutaj wykorzystywany jest peeling enzymatyczny z papai. Jak teraz widzicie, ja się właśnie relaksuję z peelingiem. Dodatkowo zastosowana tutaj została nanopara, która będzie również wspomagała cały proces złuszczania. A po takim kilkuminutowym peelingu zostaje on zmyty. I teraz, co nakładane zostaje dalej? Kolejny krok po zmyciu peelingu to oczywiście aplikacja preparatu liposomowego, a następnie nałożenie 24-karatowych płatków złota i znowu mamy seans pod nanomgłą. Na zakończenie zabiegu wykonuje się około 20-minutowy relaksujący masaż, podczas którego zostaje wprowadzone złoto właśnie w naszą skórę, czyli nakłada się krem i wmasowuje te płatki złota, tak żeby osiągnąć zamierzony efekt. Moi drodzy, jak widzicie w tej relacji, tutaj wykonałam zabieg
podstawowy, ale jest jeszcze taka możliwość, by skorzystać z zabiegu rozszerzonego, który polega na tym, że po peelingu enzymatycznym wykonuje się dodatkowo peeling kawitacyjny, ale również jest nakładana ampułka, która za pomocą sonoforezy wprowadza substancje aktywne w głąb naszej skóry jeszcze przed nałożeniem płatków złota. Także macie możliwość tutaj skorzystania z dwóch zabiegów, podstawowego lub też zabiegu rozszerzonego. Taki zabieg trwa około 1,5 godziny i muszę Wam powiedzieć, że jest niesamowicie przyjemny, relaksujący i efekty działania właśnie złota już widać od razu po samym zabiegu. Kto może skorzystać z zabiegu z 24-karatową złotą maską? Tak naprawdę każdy z Was. Tutaj nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o typ skóry, ponieważ złoto będzie wpływało fantastycznie tak naprawdę na każdy typ skóry. Czy macie mieszaną, czy macie suchą, dojrzałą, czy macie problemy ze stanami zapalnymi, warto z tego zabiegu skorzystać, bo tak jak mówię, efekty są widoczne od razu. Skóra jest przepięknie rozświetlona, rozjaśniona, zrelaksowana, delikatnie napięta, wygładzone niewielkie zmarszczki. No oczywiście, jeśli będziecie wykonywać zabieg w serii, to wtedy te efekty będą się dłużej utrzymywały. Ale teraz przejdziemy sobie właśnie do domowego zabiegu. Zobaczcie sami, jak ten zabieg wygląda i jak go wykonać. W opakowaniu, które tutaj widzicie, znajdują się wszystkie potrzebne dla Was rzeczy i preparaty. Czyli mamy oprócz miseczki i pędzelka, które będą Wam właśnie potrzebne do aplikacji tego zabiegu. Mamy płatki złota, mamy aktywator, mamy peeling i mamy krem. Także mamy tutaj pełną wersję tego, co jest właśnie nam potrzebne do wykonania domowego zabiegu. I tutaj podobnie jak w przypadku zabiegu profesjonalnego, oczywiście zaczynamy od oczyszczenia naszej skóry, czyli musimy wykonać dokładny demakijaż. Kolejnym krokiem jest wykonanie peelingu enzymatycznego, który sobie musicie przygotować. Wszystkie instrukcje, jak wykonać dokładnie zabieg, znajdziecie również na opakowaniu, co też jest bardzo istotne. No i teraz nakładamy peeling. Możemy go sobie delikatnie przemasować. W tym celu musicie zwilżyć Wasze dłonie, bo ten peeling będzie Wam oczywiście na skórze momentalnie też zasychał. Więc masujemy naszą skórę, żeby jeszcze dodatkowo wprowadzić te enzymy, żeby one zadziałały na nasze komórki i pozbyły się tych starych komórek naszej skóry. Następnie peeling zmywamy i przechodzimy do kolejnego etapu. Drugim krokiem jest oczywiście przygotowanie sobie płatków złota. Najlepiej, jeśli je sobie potniecie na kilka części, ponieważ one są dosyć duże, wtedy będzie Wam wygodnie przyklejać je do twarzy. Trzeci krok. Aplikujemy krem. Krem liftingujący, który też pobudzi Waszą skórę. Następny krok. Wlewacie do miseczki około 2 ml aktywatora i następnie za pomocą pędzelka aplikujecie go na skórę. A po kilku minutach, gdy skóra nie będzie już mokra, nakładacie właśnie płatki złota, dociskacie je do Waszej skóry, żeby też dobrze się przykleiły. No i ostatni krok, nanosicie niewielką ilość kremu, właśnie tego kremu liftingującego, na nałożone wcześniej złoto i masujecie skórę. Masujecie do momentu, aż złoto się rozpuści i zostanie wprowadzone do Waszej skóry. Ja tutaj proponuję Wam zacząć od dołu i robić właśnie taki masaż, wprowadzanie tego złota, rozprowadzanie go od brody, tutaj od żuchwy do góry i kończąc na naszym czole. I oczywiście nie zmywamy tego preparatu, bo tutaj mamy nie dość, że krem, to jeszcze mamy złoto. Rozprowadzamy, masujemy i tak pozostawiamy na naszej skórze. Tyle jeśli chodzi o domowy zabieg. No i teraz widzicie, jak wygląda zabieg profesjonalny, a jak wygląda zabieg domowy. Można by powiedzieć, że jest on bardzo zbliżony, mamy podobne preparaty, ale mimo wszystko są pewne różnice. Jak mogliście zauważyć, w zabiegu profesjonalnym po pierwsze mamy wykorzystaną nanomgłę.
Po drugie, mamy wykonywany na zakończenie profesjonalny, około 20-minutowy masaż. No wiadomo, w salonie kosmetycznym relaksujemy się, odpoczywamy. To jest czas dla nas, czas kiedy nie ma dzieci wokół nas, kiedy nie dzwoni telefon, mąż nam nie przeszkadza, nie ma włączonego telewizora. Naprawdę przez ten czas, kiedy jesteśmy w salonie, możemy odpocząć, możemy się zrelaksować. Jeśli oczywiście skorzystacie jeszcze z wersji dodatkowej, tej rozszerzonej, no to macie tutaj wprowadzenie ampułki sonoforezą, macie dodatkowy peeling kawitacyjny. Tego nie ma w przypadku domowego zabiegu. Domowy zabieg jest taką opcją, którą można wykorzystać na różne sposoby. No i właśnie, po pierwsze, domowy zabieg z maską może być uzupełnieniem Waszej pielęgnacji. Czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to domowy zabieg, który możecie sobie wykonać wtedy, kiedy oczywiście macie na to czas, chęci, ochotę, a jesień jest takim dobrym momentem, żeby właśnie wracać do takich domowych zabiegów, żeby je sobie wykonywać. Zapewne część z Was nie ma w pobliżu salonu Yasumi. I to jest też bardzo dobre rozwiązanie, kiedy chcecie sobie przetestować ten zabieg i zobaczyć, jak on będzie działał na Waszą skórę, bo być może kiedyś będziecie mieć taką okazję, że w Waszej okolicy otworzy się salon Yasumi i wtedy będziecie mogli wybrać się na taki profesjonalny zabieg. Więc już też będziecie wiedzieć, jak działa złoto, jak wpływa na Waszą skórę, więc macie tutaj taką namiastkę w tej domowej propozycji, żeby właśnie przetestować, sprawdzić co i jak. Czasem dostaję od Was takie wiadomości, że przyjeżdżacie do Polski i chcecie sobie wykonać jakiś fajny zabieg, ale nie wiecie jaki, albo żebym Wam poradziła taki zabieg, który możecie wykonać właśnie kiedy przyjedziecie do Polski, ale już nie trzeba go na przykład powtarzać, no bo nie będziecie mieć takiej możliwości w kraju, w którym przebywacie, w którym aktualnie mieszkacie. No i na przykład możecie wybrać się do salonu Yasumi, wykonać sobie zabieg z 24-karatowym złotem, zobaczyć jak on działa, a później zakupić sobie taki zestaw domowy i kiedy wrócicie do swojego kraju, tam gdzie mieszkacie, do domu, możecie kontynuować ten zabieg w zaciszu waszego domu, w waszej łazience. Więc to też jest bardzo fajne rozwiązanie. A może szukacie prezentu dla bliskiej osoby, takiego prezentu, który sprawdzi się w przypadku osoby lubiącej zabiegi, pielęgnację, no i chcielibyście obdarować jej tą osobę taką odrobiną luksusu, no to wtedy taki zabieg, myślę, że jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. No bo jak sobie pomyślicie, złoto, to z czym Wam się kojarzy? No mi oczywiście z luksusem, z takim dopieszczeniem. No i tutaj mamy naprawdę 24-karatowe płatki złota, więc myślę, że taka osoba, która otrzyma prezent w postaci domowego zabiegu, który naprawdę jest bardzo szybki w wykonaniu i bardzo prosty, powinna się ucieszyć. Pewnie część z Was też dziś w rzeczywistości, w której żyjemy, obawia się regularnego chodzenia na zabiegi do salonów kosmetycznych. No i wcale Wam się nie dziwię, ale raz na jakiś czas oczywiście dopieszczenie w salonie jest świetnym rozwiązaniem. I tutaj na przykład możecie połączyć działanie salonowe z domowym, żeby ograniczyć to wychodzenie z domu i kontakt z tą naszą rzeczywistością, zamiast chodzić co drugi tydzień na zabieg ze złotą maską i wykonywać go w serii, możecie połączyć zabieg profesjonalny z domowym. I na przykład w tym miesiącu wybieracie się na zabieg profesjonalny i zamiast przyjść do salonu za 2 tygodnie, 3 tygodnie, działacie w domu. W następnym miesiącu przychodzicie znowu do salonu, wykonujecie sobie zabieg w salonie, a później działacie już sobie w domu. Także tutaj macie też takie, można powiedzieć, połączenie domowej pielęgnacji z pielęgnacją salonową, ograniczenie tej pielęgnacji salonowej, ale uzupełnienie jej podobnym działaniem, podobnymi preparatami w domu. Zobaczcie, ile mamy możliwości. Moim zdaniem pomysł, na który wpadła marka Yasumi, jest naprawdę bardzo fajny, bo z jednej strony mamy tutaj zabieg salonowy, więc jeśli wolicie chodzić do salonów i wykorzystywać Wasz czas
wolny czas, na ten relaks, na tę przyjemność, żeby korzystać z zabiegów w salonie, to dlaczego nie? Ale oczywiście możecie ten zabieg uzupełnić o domową pielęgnację skomponowaną właśnie takim domowym zabiegiem. Świetne rozwiązanie, bo nic tak naprawdę nie tracicie, ani wy, ani salony. Bo salony mogą potraktować zabieg domowe jako uzupełnienie, jako dodatkowe rozwiązanie, propozycja na prezent, rozwiązanie dla osób, które mieszkają za granicą, a lubią korzystać z salonów Yasumi, lubią wykonywać zabiegi w swoim mieście, tam gdzie przebywają, tego nie mogą robić, więc mogą korzystać z domowego zabiegu. Prezent dla bliskiej osoby, 24-karatowe złoto. Myślę, że każda kobieta i każda mama, tak naprawdę każda dziewczyna ucieszy się z takiej propozycji, ale myślę, że panowie również. Jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie na temat tych dwóch zabiegów. Czy korzystaliście z zabiegu Yasumi właśnie w salonie kosmetycznym? Jak się u was sprawdził? Jakie były efekty? A może macie właśnie ochotę na to, żeby przetestować domowy zabieg z 24-karatowym złotem? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, ale na zakończenie dzisiejszego filmu mam też dla was taką małą niespodziankę. Jedna osoba otrzyma ode mnie właśnie taki zestaw. Świeżutki, zapakowany, bardzo proszę, do przetestowania. A co zrobić, żeby taki zestaw zgarnąć, jak to się mówi, wygrać? Słuchajcie, bardzo proste zadanie. Napiszcie w komentarzu, z czym kojarzy wam się właśnie taki zabieg. 24-karatowe płatki złota, zabieg profesjonalny, a może właśnie zabieg domowy. Jestem bardzo ciekawa, oczywiście wybiorę najciekawszą odpowiedź i ta osoba otrzyma ode mnie w prezencie właśnie taki zestaw. Także moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik wam się spodobał i właśnie takie moje porównanie, czym różni się jeden i drugi zabieg, ale też jakie mamy tutaj podobieństwa, dla kogo, co to jest to złoto, z którego możemy korzystać właśnie w tym zabiegu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że dotrwaliście do końca. No i mam nadzieję, że ułatwiłam wam teraz decyzję w tym, który zabieg wybrać, na który się zdecydować. No i czekam na te wasze ciekawe komentarze. Zobaczymy, do kogo poleci jedno takie opakowanie właśnie domowego zabiegu ze złotą 24-karatową maską. Dziękuję wam za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!